Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. Szkoda, że nie ma wnioskodawcy, pana prezydenta, który miał czas wyjechać na narty, miał czas również powrócić kolumną rządową z tychże nart, ale niestety nie stawił się osobiście, żeby przedstawić swoją nowelizację. 11. nowelizację, podkreślmy, ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to nowelizacja, która jest wilkiem w owczej skórze. Ona nie ma na celu głównie przedłużenia terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej. Jeżeli taki jest cel projektu, wystarczy poprzeć projekt senacki, który jest bardzo krótką ustawą, która właśnie o tym mówi. Dlaczego jest to zrobione pod przykrywką? Ponieważ pan prezydent nie ma odwagi powiedzieć wprost, że chce stworzyć mechanizm ręcznego zarządzania Sądem Najwyższym. Chce mieć pilota do tego, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, móc powoływać swoich komisarzy i móc po prostu sterować obradami Izby. Chce spowodować, żeby sędziowie wybrani przez nową KRS mieli władztwo w Sądzie Najwyższym. Chce ręcznego sterowania i chce upolitycznienia, coraz większego upolitycznienia Sądu Najwyższego. Te rozwiązania, które proponuje pan prezydent, które nie ograniczają się tylko do wyboru i trybu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego. Tutaj pan prezydent proponuje zmniejszone kworum po to, żeby właśnie głosami tylko i wyłącznie nowych sędziów można było wybrać prezesa Sądu Najwyższego. Te zmiany nie zasługują na poparcie. Klub Lewicy nie poprze tych rozwiązań. Jeżeli chodzi o skargę nadzwyczajną, wydłużenie terminu na jej wniesienie, jest do tego wystarczający absolutnie druk senacki. Dlatego te rozwiązania, które proponuje pan prezydent, klub Lewicy będzie głosował za ich odrzuceniem, za odrzuceniem tej ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani posłance.